Ogromna burza nad Kaliszem, której towarzyszyła ulewa. Ulice i parki zamieniły się niemal w potoki i jeziora. Proszę zresztą zobaczyć. Informacje na temat burzy, która przeszła nad Kaliszem, zbiera Damian Wełna. Damianie, powiedz, co ci się udało do tej pory ustalić? Nawałnica przeszła nad Kaliszem, a także powiatem kaliskim około godziny 16. Na ten moment burza się już nieco uspokoiła, a strażacy odnotowali w całym powiecie kaliskim 51 zgłoszeń. Na ten moment wiemy także, że zgłoszenia dotyczą podtopionych posesji, zalanych piwnic, a także zalanych dróg, tak jak mieli Państwo przed chwilą okazję zobaczyć. Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma w tym momencie przepraszam, osób poszkodowanych. Udało mi się także zdobyć informacje od dyżurnego wielkopolskich strażaków o innych miejscach w naszym regionie, gdzie również doszło do oberwania chmury. I tutaj przejdźmy sobie do powiatu pleszewskiego. Tam najwięcej zdarzeń odnotowano w miejscowości Kościelna Wieś. I tam na ten moment mamy odnotowane 12 zdarzeń i głównie chodzi tutaj o podtopione posesje, ale ulewy przeszły także nad powiatem tureckim. Tam wielkopolscy strażacy odnotowali 23 zdarzenia. Najważniejsza informacja, powtórzę, jest taka, że nie ma na ten moment osób poszkodowanych. A te wszystkie informacje o burzy nad Kaliszem zebrał dla Państwa Damian Wełna. Damianie, bardzo Ci dziękuję za relację. A do pogody w głównym wydaniu Pulsu Dnia jeszcze wrócimy.